Z łaski Chrystusowej, bracia, przeczytamy. Księga Izajasza, rozdział 28, 28 rozdział, werset 9. 28 rozdział z Księgi Izajasza, 9 werset. Od 9 wersetu. Z łaski naszego Pana Jezusa Chrystusa. Kogóż to chce uczyć poznania i komu tłumaczyć objawienie? Czy odwykłym od mleka, odstawionym od piersi? Bo paple przepis za przepisem, przepis za przepisem, nakaz za nakazem, nakaz za nakazem, trochę tu, trochę tam, zaiste przez jąkających się i mówiących obcym językiem, mówi do tego ludu ten, który im rzekł, to jest odpoczynek, dajcie odpoczynek zmęczonemu i to jest wytchnienie, lecz nie chcieli słuchać. Dlatego dojdzie ich słowo Pana, przepis za przepisem, przepis za przepisem, nakaz za nakazem, trochę tu, trochę tam, aby idąc, padli na wznak i potłukli się, uwikłali się i zostali złapani. Dlatego słuchajcie słowa Pana, wy szydercy panujący nad tym ludem, który jest w Jeruzalemie, ponieważ mówicie, zawarliśmy przymierze ze śmiercią i z krainą umarłych, mamy umowę, więc gdy nadejdzie klęska potopu, nie dosięgnie nas, gdyż kłamstwo uczyniliśmy naszym schronieniem i ukryliśmy się pod fałszem. Dlatego tak mówi Wszechmocny Pan. Oto ja kładę na Syjonie kamień, kamień wypróbowany, kosztowny kamień węgielny, mocno ugruntowany. Kto wierzy, ten się niech zachwieje. I uczynię prawo miarą i sprawiedliwość wagą, lecz schronienie kłamstwa zmiecie grad, a kryjówkę zaleją wody. I wasze przymierze ze śmiercią zostanie zerwane, a wasza umowa z krainą umarłych nie ustoi się, gdy nadejdzie klęska potopu, zostaniecie zdeptani. Ilekroć nadejdzie, pochwyci was, a będzie nadchodzić każdego ranka, we dnie i w nocy, i tylko grozą będzie rozumienie objawienia, gdyż za krótkie jest łoże, aby się można wyciągnąć, a za wąskie przykrycie, aby się można otulić. Bo Pan bowiem powstanie jak na górze Perazym, jak w dolinie Gibeon się uniesie, aby dokonać swojego dzieła, niesamowite to jego dzieło, aby wykonać swoją pracę, dziwna ta jego praca. Amen. Nie nazywajcie, zapewnia nas Jezus Chrystus, między wami żadnego nauczyciela, bo jeden jest was nauczyciel, Jezus Chrystus. I nie nazywajcie nikogo między wami żadnego lidera, przewodnika, i nie nazywajcie żadnego z was, bo jeden jest nauczyciel waszym i przewodnikiem i liderem waszym, Jezus Chrystus. I naprawdę Bóg od samego początku, od Starego Testamentu i bardziej teraz w Nowym Testamencie interesuje się bardzo o naukę swojego ludu. Bo poznanie prawdy, poznanie zdrowej nauki jest możliwe, aby poprowadziła człowieka do mądrości Bożego, jak oczywiście istnieje bogobojność, bo początek mądrości jest bogobojność. Jak więc rozróżnia Bóg bogobojność świętą w sercu człowieka, wtedy zapewnia nas,
że nauka, którą czyni dla wszystkich ludzi, będzie miała dobry wynik i błogosławiony wynik. Jednak Bóg uczy, ale wynik nie jest zawsze taki sam. I uczy swój lud, swoje dzieci, nas, bo my przychodzimy trwając i oczekując w nauce apostolskiej, w Słowie Bożym. I chcemy, aby Słowo Boże działało w mocy na pewno między wiernymi i my jesteśmy tymi, którzy wierzymy. Ale Słowo Boże nie ma u wszystkich takich samych wyników. U innych ma wyniki cudowne, u innych ma ograniczone wyniki, a u jeszcze innych w ogóle nie ma wyników. Dlatego przychodzi Bóg i pyta się, mówiąc, kogo mam uczyć? Kogo mam nauczyć mojej mądrości? I kogo uczynię, aby zrozumiał moją naukę? I to, co widzi, ma naprzeciwko siebie, i to dobrze do tego momentu wszystko, jest, że teraz są ci, którzy słuchają i ci, którzy się uczą, są tymi, którzy, tak jak niemowlaki, którym matka z wielką miłością uczy, jak mają jeść, jak mają chodzić, jak mają żyć. I same Słowo Boże nas zapewnia, że dobrze robimy, jak zwracamy uwagę na prorocze słowo i abyśmy przyjmowali je nie jako światło świecące w ciemnym miejscu, ale też jako logiczne mleko, które tyczy się do małych dzieci. I nie tylko widzi nas Bóg jako niemowlaki co do wiedzy i co do poznania, ale chce nas widzieć jako małe dzieci, bo do takich należy Królestwo Niebios. I dlatego z wielką cierpliwością Słowo Boże, sam Bóg w Nowym Testamencie, Bóg poprzez Jezusa Chrystusa uczy nas nauką za naukę, przepis za przepisem, nakaz za nakazem, trochę tu, trochę tam, bo Bóg będzie przemawiał do swojego ludu przez usta jąkające i obcym językiem. I ludowi swojemu pokazał, że Słowo Boże jest odpoczynkiem człowieka, ale i wytchnieniem człowieka. I od tego momentu, teraz, jak Bóg robi, co chce, teraz to jest zależne od nas, jak słuchamy, jak przyjmujemy Słowo Boże. Przyjmujemy Słowo Boże jako Słowo Boże, bo jest Nim. Przyjmujemy Słowo Boże jak Słowo Boże, bo jest Nim, z chęcią, abyśmy włożyli je do naszego serca i abyśmy chodzili według Niego. Czy, tak jak nam opisuje Słowo Boże, że niektórzy z nas, pomimo i nawet jeden z nas, bo Bóg nie chce ani jednego, że nie chcieli usłyszeć Słowa Bożego, nie przyjęli Słowa Bożego, odrzucili Słowo Boże. Bo prawdą jest, że Słowo Boże jest głupotą dla ludu izraelskiego, zgorszeniem, przepraszam, dla ludu izraelskiego i głupotą dla Greków. Dla nas jednak czym jest? Bóg dla nas chce, aby było mocą i mądrością. Jest, jak chcemy my, jak przyjmujemy je i jak przyjmujemy je jako Słowo Boże. Jednak to, co widzi, i co najmniej wtedy, jak patrzył się Bóg poprzez proroka Izajasza, jest, że oni nie chcieli słuchać. Bóg jednak kontynuował i Słowo Boże stało się ponownie nakazem za nakazem,
trochę tu, trochę tam, przepis za przepisem, ale nie dla budowy błogosławieństwa i wzrostu, ale aby szli i aby padli na wznak i potłukli się, uwikłali się i zostali złapani. Czyli Słowo Boże, jak dociera do naszych usz, zależnie od tego, jak je słuchamy, jak je przyjmujemy, stanie się dla nas albo Słowem Bożym dla błogosławieństwa, albo Słowem Bożym dla przekleństwa. I to nie jest zależne od Boga. Bóg się smuci, jak nie przyjmujemy Słowa Bożego tak, jak powinniśmy przyjmować. Odwrotnie, podoba się, raduje się i oddaje, zapłaca błogosławieństwem, aby człowiek chodził poprzez od wiary do wiary, od chwały do chwały i od błogosławieństwa do błogosławieństwa. Odwrotnie, jak Słowo Boże lekceważymy, wtedy będziemy chodzić od trudu do trudu. I dzisiaj przekaz dzisiejszy jest, abyśmy zważali na Słowo Boże, ale też abyśmy byli w naszych zważający w naszych myślach, w naszych poglądach i w naszych decyzjach. Bo ci ludzie, którzy słuchali wtedy, byli szydercami, pomimo że panowali nad ludem izraelskim, ale jednak powiedzieli w swoich sercach, że my nie mamy czego się bać, ani śmierci, ani otchłani. Z wynikiem czego? Zrobili swoje schronienie, nie prawdę, czyli Słowo Boże, ale zrobili swoje schronienie, kłamstwo i wszystko to, co jest poza Słowem Bożym. I kryjówkę swoją zrobili oszustwo, a nie uświęcenie, prawdę i czystość. I tutaj więc jest początek wszystkich rzeczy. Wiele razy chrześcijanin, człowiek mówi kłamie, aby się schować, bo boi się. Oszukuje, bo drży. I czyni ucieczkę swoją kłamstwo i schronienie swoje oszustwo. Bo tam go prowadzi jego serce, bo tak rozumie, że może ujść, że może się schować. Jak powiem kłamstwo, nic mi się nie stanie. Schowam się. Jednak nasz Pan Jezus Chrystus zapewnia nas, że prawda wyzwala. I stara się nas przekonać, aby schronieniem naszym było Słowo Boże i nasza skryjówka, sprawiedliwość Boża. Schronienie nasze, aby było Słowo Boże, które stało się ciałem, Jezusem Chrystusem żywym. I nasza kryjówka wystała się tam, gdzie będziemy się chować, aby był krzyż na Golgocie, sprawiedliwość Boża, łaska Boża. I dlatego, bo jesteśmy ludźmi podobni do siebie, rozumiemy bardzo dobrze wszyscy, co znaczy, aby uczynił człowiek schronienie swoje kłamstwo. Przestraszyłem się i nie mogłem powiedzieć prawdy. I kryjówkę swoją uczyni kłamstwo, fałsz. Powiedziałem kłamstwo, abym został zbawiony. I Bóg mówi, nie. Ani zbawienie, ani pomocy nie znajdziesz w kłamstwie i w oszustwie. Słowo Boże jest bezpieczeństwem i powinno być bezpieczeństwem człowieka. Odwrotnie, kłamstwo poprowadzi cię, aby przychodziła nauka Boża dla trudu, ale i dla przekleństwa. I dlatego mówi Bóg, ja kładę w kościele inny fundament. Fundament kamienny jest Jezus Chrystus. Kamień wypróbowany, kosztowny, węgielny,
mocno ugruntowany, który będzie naprawdę bezpieczny, fundament bezpieczny. I ten, który nie zawstydzi się, będzie ten, który wierzy w ten fundament, w ten kamień. Bo to, co boimy się, mówiąc kłamstwa, to, co boimy się i mówimy kłamstwa, jest, abyśmy się nie zawstydzili, abyśmy nie zaczerwienili się, i albo aby nam się nie przydarzyło coś złego. Ale jednak, bracia i siostry, to jest kłamstwo, kłamstwo diabła. Tylko prawda. Tylko Chrystus, który jest prawdą. Tylko krzyż na Golgocie, który jest sprawiedliwością naszą. Bo krew Chrystusowa spada, wylewa się i wyczyszcza nas ze wszelkiego grzechu. Może być bezpiecznym fundamentem naszym i ochronieniem naszym, schronieniem naszym. Bo Bóg, jak widzi tą decyzję, która jest decyzją nie logiką, nielogiczną, ale decyzją wiary. I zaprasza nas, abyśmy podjęli dzisiaj tą decyzję. Nie jest decyzją logiki, logika ludzka, ani sprawiedliwość ludzka, bo sprawiedliwość ludzka jest szata splugawiona. Ta logika ludzka i sprawiedliwość ludzka doprowadzi nas do sytuacji bez wyjścia i do potężnych problemów. Odwrotnie, jak człowiek poprzez wiarę pomyśli i zdecyduje, że od dzisiaj moim fundamentem będzie prawda, Słowo Boże, fundament bezpieczny, który daje Bóg w Kościele swoim, Jezus Chrystus. I moje schronienie, tam gdzie się będę chował, będzie sprawiedliwość Boża. Krew Chrystusowa, krzyż na Golgocie, tak jak dokładnie mówi apostoł Paweł. Od tego momentu zdecydowałem, abym nie wiedział nic innego, ani mądrości, ani podstępów, ani poznań, ani oszustw, ani kłamstw. Nie chcę wiedzieć nic innego, jak tylko Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Jego ukrzyżowanego na krzyżu na Golgocie, który wylał swoją krew za nas. I wtedy, bracia i siostry, Bóg obiecuje i zapewnia. Wtedy zadziała w naszym życiu dzieło Jego, dziwne dzieło Jego. Bóg zadziała dziełem dziwnym w naszym życiu, nie dla wyzwolenia naszego i zbawienia naszego, ale szczególnie dla błogosławieństwa naszego i dla chwały Jego. I Jezus Chrystus zadziała niewysłowiony Jego czyn, który jest zbawienie nasze, wolność nasza i chwała nasza. Jak więc dzisiaj ktoś z nas, i Bóg chce, abyśmy wszyscy to uczynili, i ja chcę dla samego siebie, ale i dla was wszystkich, podejmą tą decyzję i powiemy: fundament nasz bezpieczny, Jezus Chrystus. Schronienie moje, kryjówka moja. Ze szczególnym bezpieczeństwem ofiara Chrystusowa i krzyż na Golgocie. Nie mam potrzeby od kłamstw. Nie potrzebuję od oszustw, od fałszów. To nie będzie mi pożyteczne. Nie będzie dla mnie korzyścią, ale to, co będzie korzyścią dla mnie, jest Jezus Chrystus i Jego ofiara. I będzie korzyścią dla mnie nie tylko, aby mnie wyzwalał i aby mnie zbawiał, ale aby działał Bóg w moim życiu dziełem cudownym i dziwnym, i Jezus Chrystus będzie działał w moim życiu w sposób niewysłowiony, jedyny, który poprowadzi mnie, nie abym się nie zawstydził nigdy,
Tylko, ale abym szedł od błogosławieństwa do błogosławieństwa, od chwały do chwały. I na koniec poprzez wiarę uczyni Bóg nas, że zawsze będziemy zwyciężać poprzez Jezusa Chrystusa. Bracia i siostry, zwycięstwo Bóg przygotował dla tego, który podjął decyzję, aby trwał w Słowie Bożym. Zwycięstwo, zwycięstwo jedyne. I zwycięstwo oprócz całkowitego, doskonałego odpoczynku, zbawienia i wolności jest, że ustanowi cię, że będziesz wonnością Chrystusową w twoim otoczeniu, czyli będziesz światłem w świecie i solą na tej ziemi. Jeden człowiek, nie tylko błogosławiony, ale i korzystny, pożyteczny, niezmiłowany, ale i chwalebny. Nie tylko bezpieczny, ale i z całkowitym zbawieniem, zbawiony, przygotowany do porwania Kościoła. Ładna decyzja. Nasz fundament Jezus Chrystus. Schronienie nasze Jezus Chrystus. Nasza nadzieja, krew Chrystusowa. Kryjówka nasza i bezpieczeństwo nasze. Sprawiedliwość Boża. Amen.